Poseł Andrzej Grzyb, Koalicja Polska. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze, z 250 tysięcy stad trzody chlewnej ostało się 56 tysięcy. To są dane ARMiR-u. Pytanie ze strony rolników, którzy chcą kontynuować tą produkcję. Jakie będą instrumenty wsparcia? Tuczna kłaczy się rozwija przez import warchlaków. I to nie jest dobre dla polskiej hodowli i również dla polskiego produkcji trzodziarskiej. Sprawa druga. Napływ zboża z Ukrainy. Nie ma kaucji przewozowej. To zrujnowało ten rynek. Przykładem tego są również protesty rolników, chociażby na Chełmszczyźnie. Ja myślę, że ten problem trzeba rozwiązać. Najbliższa Rada Ministrów do spraw rolnictwa powinna wprowadzić system kaucji przewozowych, żeby to nie rujnowało. To zboże techniczne też powinno być tutaj wyjaśnione, jakie są wyniki postępowania. Ptasia grypa. W 2018 roku rolnicy, którzy stracili na ptasiej grypie, bo musieli i stady zostały zutylizowane, to jest z ostatniego tygodnia ze spotkań z rolnikami w ramach forów rolniczych w Wielkopolsce. Pytają się, mieli składać wnioski o rekompensatę z funduszy unijnych, bo taka była zapowiedź rządu. Do dzisiaj nie ma odpowiedzi, czy ta sprawa została zgłoszona do Komisji Europejskiej i jakie są efekty negocjacji. W roku 2018 wspólnie z posłem Siekierskim, jeszcze wtedy w Parlamencie Europejskim, złożyliśmy interpelację do ówczesnego komisarza do spraw rolnictwa i kilkadziesiąt milionów euro zostało przyznanych na pokrycie strat dla tych rolników, których stada zostały zutylizowane. I teraz w tym roku mamy kolejną, trzeci rzut ptasiej grypy. I ci sami producenci pytają się, jeżeli zostaną wygaszona ich produkcja, stada zutylizowane, to czy mogą liczyć na to, że uruchomiony zostanie instrument wsparcia do odbudowy? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł.